Hej, w dzisiejszym filmiku chciałabym opowiedzieć o tym, czy da się pogodzić pracę ze studiowaniem pielęgniarstwa. Pomimo tego, że studia pielęgniarskie są po prostu przepełnione zajęciami zarówno na pierwszym, na drugim, jak i na trzecim roku, to spokojnie da się znaleźć pracę. Jeśli chodzi o pierwszy rok, u mnie to wyglądało tak, że pracowałam zazwyczaj na weekendy i czasami w piątki popołudniami. Pracowałam wtedy na umowę zlecenie i zazwyczaj wyrabiałam tak około połowy etatu. Razem ze mną na roku studiowało wtedy również wielu ratowników, którzy mieli możliwość pracowania na nocki, no i wtedy wiadomo, troszkę łatwiej wyrobić większą ilość godzin. Szukając pracy i studiując pielęgniarstwo, warto usiąść i zastanowić się, kiedy mielibyśmy czas pójść do pracy, czy mamy powiedzmy jakieś wolne popołudnie, czy wolne weekendy. Warto wtedy pomyśleć również o tym, by zaplanować czas na naukę, żeby nie było tak, że każda nasza wolna godzina jest poświęcona pracy. Na pierwszym roku było troszkę ciężej, dlatego że zazwyczaj te zajęcia trwały od 7 do 19, czasami do 20. No i wtedy nie mogłam pracować oczywiście na popołudnia, dlatego zostawały mi piątki, soboty oraz niedziele. Akurat w tamtym momencie nie było czegoś takiego jak niedziele niehandlowe. Starałam się również pracować w święta, dlatego żeby jednak wyrobić troszkę więcej godzin. Świetnym rozwiązaniem jest praca również na nocki. Oczywiście jeśli jesteśmy przystosowani do takiego trybu życia, że w nocy pracujemy, prześpimy się godzinkę, dwie, idziemy na zajęcia i dopiero później możemy to odespać. Nie należy to może do najzdrowszych zachowań, ale jeśli chcemy zarobić pieniądze albo musimy zarobić pieniądze, no to wtedy raczej nie mamy innego wyjścia i praca na nocki sprawdzi się naprawdę świetnie. Jeśli chodzi o nas studentów, to jesteśmy poszukiwaną grupą w takich branżach jak gastronomiczna bądź handlowa. Sama pracowałam w sklepie w galerii handlowej, był to sklep z galanterią i akurat miałam takie szczęście, że naprawdę mogłam dogadać się z kierowniczką co do grafiku. Nie należy się zrażać tym, że po wypisaniu tych wszystkich godzin, które możemy przeznaczyć na pracę, nie wiem, wyjdą nam powiedzmy 3 popołudnia w tygodniu. Pamiętajmy, że możemy być wtedy personelem uzupełniającym, który naprawdę często jest poszukiwany przez kierowników oraz pracodawców, dlatego że pomoże wtedy powiedzmy odciążyć te niektóre popołudnia stałych pracowników. I to też miało zastosowanie w moim przypadku, dlatego że byłam, można powiedzieć, personelem uzupełniającym. Pomagałam dziewczynom w pracy w weekendy i brałam niektóre popołudnia w piątki. W okresach zwiększonego ruchu w galeriach handlowych, na przykład przed świętami, albo w momencie jakiegoś kiermaszu organizowanego przez naszą markę, przychodziłam do sklepu nawet na 2-3 godziny po to, żeby zamknąć sklep, dzięki czemu dziewczyny, z którymi pracowałam, mogły wrócić szybciej do domu i przygotować się na następny dzień w pracy, na te godziny poranne i popołudniowe, w których akurat ja nie mogłam uczestniczyć z powodu studiów. W moim CV warto zaznaczyć fakt, że jesteśmy studentami, dlatego że pracodawcy naprawdę często poszukują pracowników właśnie ze statusem studenta. Warto również wykorzystać kierunek, który aktualnie studiujemy, dlatego że pracodawcy często poszukują studentów z określonych uniwersytetów bądź określonych kierunków. I tutaj przykładowo jedna firma w moim mieście poszukiwała właśnie studentów z kierunków takich jak pielęgniarstwo bądź kierunek lekarski, po to, by opiekować się starszymi osobami, zaglądać do nich powiedzmy na 2 godziny dziennie. I mimo, że nie mamy jeszcze uzyskanego prawa wykonywania zawodu, to jednak wiemy troszkę więcej niż powiedzmy osoba, która nigdy nie studiowała kierunku medycznego. Jeśli chodzi o stronę organizacyjną połączenia pracy ze studiami, pamiętajmy, by studia stawiać zawsze wyżej niż praca. Dla nas jako dla studentów uzyskanie zawodu powinno być bardzo ważne, dlatego że to właśnie ten zawód pozwoli nam za parę lat pracować w miejscu, o którym zawsze marzyliśmy i w miejscu, o którym myśleliśmy, wybierając kierunek studiów, a prace dorywcze traktujmy jako prace dorywcze. No chyba, że jednak wiążemy z nimi jakąś większą przyszłość. W kontekście połączenia pracy i studiów bardzo ważna jest organizacja, czyli to, byśmy wiedzieli dokładnie, w jaki dzień mamy jakie zajęcia, kiedy idziemy do pracy, w jaki dzień mamy powiedzmy jaki egzamin, z jakiego przedmiotu, jak obszerny jest materiał. A powodem, dlaczego to jest aż tak ważne, jest to, żeby na przykład nie zdarzyła się taka sytuacja, że powiedzmy w piątek o godzinie 8 mamy egzamin z mikrobiologii,
a w czwartek jesteśmy w pracy do godziny 23. No chyba, że wcześniej tak zagospodarujemy czas, że do egzaminu przygotujemy się powiedzmy kilka dni wcześniej. W moim przypadku to wyglądało tak, że miałam przed sobą cały plan miesiąca, wypisane w jaki dzień mam jakie zajęcia, kiedy mam egzamin, kiedy mam kolokwium. Wypisywałam godziny, w które będę dostępna i taką listę przekazywałam swojej kierowniczce. Starałam się mieć chociaż jeden dzień w miesiącu całkowicie wolny od pracy oraz od uczelni. Jeśli chodzi stricte o pielęgniarstwo, to tak jak mówiłam, na pierwszym roku zazwyczaj pracowałam na weekendy, ale na drugim roku, kiedy już weszły nam zajęcia praktyczne i zajęcia mieliśmy powiedzmy od 7 do 14.30, a popołudniami nie było już wykładów, no to wiadomo, że miałam wtedy większą dowolność w kreowaniu, tworzeniu tego grafiku. Dzięki temu mogłam pracować troszkę więcej, co również odbijało się na moich zarobkach. Czy polecam łączenie pracy ze studiami? Moja odpowiedź będzie brzmiała, że zdecydowanie tak. Dzięki temu, że łączyłam pracę ze studiami, nauczyłam się takiej dokładniejszej organizacji. Oczywiście mogłam sobie troszkę dorobić na własne zachcianki oraz na jakieś większe potrzeby. Każda branża da nam jakieś nowe umiejętności i na przykład mnie praca w handlu nauczyła takiej lepszej komunikacji z drugą osobą. Uczyłam się również tworzenia faktur oraz miałam sporo takiej papierkowej roboty. Oprócz tego, że nauczyłam się lepiej planować miesiące, to nauczyłam się wykorzystywać każdą minutę swojego wolnego czasu. Na przykład jadąc do pracy, powtarzałam jakieś zagadnienia na następny dzień na uczelnię. W momencie, kiedy w salonie nie było klientów, również starałam się powtarzać ten materiał. A gdy jednak miałam wolne popołudnia, to nie poświęcałam ich na oglądanie Netflixa, ale na naukę albo na spotkanie z chłopakiem bądź z najbliższymi. A jednym z najlepszych nawyków, jaki wyciągnęłam właśnie łącząc studia z pracą, jest przygotowanie posiłków do przodu. Często zdarzało się tak, że z uczelni musiałam jechać od razu do pracy, dlatego musiałam mieć wtedy już przygotowany posiłek, który podgrzewałam powiedzmy tam na miejscu, dlatego że miałam taką możliwość. A w tygodniach, kiedy nie pracowałam na popołudnia, tylko na weekendy, to w piątek przygotowywałam sobie posiłki na soboty i niedzielę, żeby jednak mieć co zjeść w pracy, a w niedzielę wieczorem starałam się rozplanować, co będę jadła w poszczególne dni tygodnia. Dzięki pracy na studiach nauczyłam się również rozsądniej robić zakupy, dlatego że nie miałam już czasu na to, żeby wejść do sklepu i tutaj kupić czekoladkę, tutaj mleko, wyjść, a na następny dzień pójść po chleb i tak codziennie zaglądać do sklepu powiedzmy po jedną, dwie rzeczy. Dlatego raz w tygodniu starałam się usiąść z domownikami i rozpisać, co chcemy zjeść na obiad w poszczególne dni tygodnia, zrobić z tego listę zakupów, dopisać rzeczy, które zazwyczaj jemy na śniadania, na kolacje, jakieś przekąski, które zabieram ze sobą na uczelnię i raz w tygodniu szliśmy na zakupy, a gdy nie było takiej możliwości, bo każdy miał pozajmowane popołudnia bądź nawet całe dnie, to zamawialiśmy zakupy z dostawą do domu. Dzięki temu mogłam też zaoszczędzić troszkę więcej pieniędzy, dlatego że nie wydawałam pieniędzy na takie drobnostki, które kupiłabym chodząc codziennie do sklepu, oraz dzięki temu, że miałam więcej czasu wolnego, mogłam pójść do pracy, w której również zarobiłam pieniądze. Moim zdaniem połączenie pracy ze studiami nie ma prawie żadnych minusów, jeśli potrafimy zarządzać czasem oraz trafimy na takiego kierownika bądź pracodawcę, który jednak będzie przychylny do tego, by grafik ustawić pod nasze studia. Jeśli macie możliwość zarobienia podczas studiów, to naprawdę polecam. Zdobędziecie nowe umiejętności, troszkę zarobicie, plus nauczycie się lepiej zarządzać czasem. Jeśli chodzi na ten odcinek, to na tyle i dziękuję.